Unstoppable thoughts, fucking juggernaut that'll stomp you in the verse. Obstacles I'm drawn to, and when they're going hot, I'll summon what I done fought through was the worst. No sissy, who the fuck taught you how to persevere? There ain't no situation that you ever had to respond to that's adverse. Messiest thing you've ever gone through is your purse, yeah. I don't try like hell, but I might as well hang it up like a shell. Gotta keep rolling with it, evolve, cause you can keep throwing shit at the wall, but you're gonna find that nothing's gonna stick until you apply yourself. Time to slip in that zone till I find myself inside the realm of the unknown and boldly go into waters where nobody else has gone before or willing to go uncharted. Feeling it so bomb, I'm feeling myself. I'm a giant sometimes. I gotta remind myself that I am phenomenal. With every ounce of my blood, with every breath in my lungs, won't stop until I'm phenomenal. However long it takes, I'll go to whatever lengths it's gonna be. Trenerze, już jedziemy? Tak. Dobra. Trenerze. Najważniejsze pytanie teraz. Czy trener pamięta nasz pierwszy wspólny trening? Pamiętam go doskonale. Twój promotor zadzwonił do mnie, że przyjdzie tutaj Kasper Mejna i poprosi mnie, żeby sprawdzić się, czy się nadajesz. Chociaż dobrą tutaj rekomendację ci dał, że charakterny chłopak już stoczył jedną walkę zawodową, czy dwie, czy pan? Jedną. Jedną miałeś wtedy, dokładnie. I czekałem na siebie. Dla mnie to wiesz, dla mnie dzień jak co dzień to był. Robiłem swoje treningi wcześniejsze, no i wszedł taki blondynek. I ten mówi, o tak, to jest on. No nie, nie miał za duży brzuch, żeby tak powiedzieć. To był kolega. To nie, to był kolega. Ja pamiętam to właśnie, jak powiedziałem. Dobry, jestem od Karzyszki i tutaj chciałbym być, jestem bokserem zawodowym i chcę być mistrzem świata. A ja się wtedy zapytałem, ty i twój kolega? O, ty się rozglądasz, jaki kolega? Mówię o twoim brzuchu. Idziemy wspólnie, razem. Tak, i pamiętam pierwszy trening doskonale ze względu na to, że przekazywałem ci najprostsze jakby wiadomości moje, które zdobyłem za granicą. Dla ciebie to był szok w ogóle, że takie coś jest. Dla ciebie coś nie było niezwykłego, że można zrobić podczas treningu balans. I pamiętam, że pierwszy trening, jaki robiliśmy, to było stałeś przy worku i uderzałeś ciosy proste i balansowałeś. Tak, pamiętam. W rogu, tam. Ja mam nagrane, jeszcze często wspominam i wtedy tak. Cieszyłem się, że potrafiłem taką kupę mięsa ruszyć, a ty się cieszyłeś i już czułeś, że byłeś najlepszy wtedy. A to był pierwszy tak. Tak, tak. Ruszałeś się jak mucha w smole, a ty powiedziałeś serio, 4 kanapeczki, 3 zupki chińskie i to była surówka jeszcze. Surówka, no. No ja się wtedy pytam do ciebie, ale co ty kurczę, poważny jesteś? Chcesz być bokserem zawodowym, osiągnąć sukcesy, a ty tutaj jesz zupki chińskie i kanapeczki, mówię. I wtedy poprosiłem cię, żebyś usiadł i wspólnie ze mną tutaj poszukał diety, która cię wyprowadzi na właśnie na ten wyższy pułap. I to właśnie były diety Brochua, tak. Który tak naprawdę powinien być wdzięczny za to, jestem że brzucha już teraz nie masz. Tak. Ja nawet się nie spodziewałem, że może takie coś zmienić, dieta może tak dużo zmienić. A zmieniła bardzo dużo i jestem bardzo właśnie zadowolony z diety od Brokuła. No właśnie to jest to, że pamiętaj, że ciężki trening to jest 30%, później jest jeszcze regeneracja i dieta, o którą trzeba bardzo mocno zadbać i fajnie, że poszedłeś tym torem. Trenerze, co trenerowi sprawia największą radość? Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, to największą radość mi sprawia, jak widzę was, zawodników, którzy wychodzą do walki, pełni gotowi, przygotowani, pewni swojego zwycięstwa. I jak walczycie w momencie, kiedy mogę właśnie kierować swoimi słowami, twoje ruchy podczas walki, dawać rady. A największą taką naprawdę radością jest to, jak właśnie wygrywasz, czy ty, czy inni zawodnicy, których prowadzę w twoją walkę. Wtedy widzę tą radość w twoich oczach, ten uśmiech po wszystkim. No i tak te sukcesy, które wy jako zawodnicy osiągacie, to jest moje największym osiągnięciem i tak samo i radością, dlatego że chciałbym doprowadzić każdego z was w te miejsca, gdzie sam nie byłem. Więc tutaj to jest moje naprawdę to, co mi największą radość daje. Jeżeli chodzi o stowarzyszenie i życie prywatne,
to uwielbiam patrzeć na radość podobną jak do tych dzieci, które pomagamy wspólnie z ludźmi, którzy za mną stoją. I to mi daje tą radość, tego kopa. Często jest tak, że te małe, najmniejsze dzieci dają takiego kopa, żeby z wami pracować, bo ich radość, szczęście, patrzenie w oczy po prostu jest prawdziwe. To, co my robimy, nakręca nas tak, że czasami, pomimo że wszyscy wychodzą, ja sprzątam tutaj salę, ja się cieszę, po prostu zmęczony, ale radość, jaką przekazują tutaj te dzieci, są przeogromne. To jest coś, czego nie da się opisać, coś, co nie da się kupić za żadne pieniądze, dlatego że dla dzieci jesteś... Dzieci wyczują, czy to jest fałszywy, czy nie, i musi być prawdziwy, dlatego też z nimi trenuję, pocę się z nimi, dzieci podchodzą, ale ten jest pocony i wiesz, jest fajna zabawa z nimi. No, były słowa naprawdę takie, że po prostu, czy te dzieci się przytulają, czy przed treningiem, czy inne dziecko powiedział trenerze, że trenera kocham. I więc tutaj jest niesamowita, to mnie napędza najmocniej z tego wszystkiego. I tą pozytywną energią, którą wracam, z tą siłą przekazuję później tobie i to mnie naprawdę nakręca i najbardziej cieszy mnie to i wtedy właśnie wiem, że to co robię naprawdę ma sens i później te, zaczynając od najmłodszych dzieci, te malutkie, mówię na nie dzidziulki zawsze, one dają tyle mi siły, że po prostu przechodzi to później na ten właśnie ring zawodowy i później przykuwa to właśnie twój sukces. Dlatego, że mogę tą dobrą energię sprzedać tobie. Właśnie zauważyłem na story u trenera, że takie małe dzieci, tam nie wiem ile było dzieci, 10 na trenera i wiedziałem, że te małe dzieci tam trenerowi trochę dołożyli. Nie było ich 10, bierzemy po 4 czy po 5, nie pamiętam do końca teraz. Zakładam mi kaskę, rękawice i jest jedna zasada, bo pomimo, że to są treningi bokserskie, walczymy, takie te właśnie te walki prowadzimy w klatce, bo klatka jest bezpiecznie. Zamykamy klatkę i żadne dziecko w ferworze zabawy nie wypadnie. Jest zasada, jaki jest, krzyczę głośno do tych wszystkich dzieci, jaka jest zasada w klatce. I wszystkie dzieci krzyczą, nie płaczemy. I nagle jest gong i ruszają na mnie, tam uderzają, przewracam je. Są takie fajne sytuacje, że dobra, ja trzymam trenera za nogi, ja tylko na głowę, duś go teraz, a ty go pij. I tam, wiesz, walczymy 3 minuty, więc jest tyle radości w tym wszystkim. Na początku było dużo płaczu, że to się wywrócił, a teraz to jedno drugie pomaga, wiesz, zasuwają, uderzają mnie i nie chcą wyjść w ogóle z tych klatki. Była taka śmieszna sytuacja, jak 4 lata, tam ogólnie wychodzi od 5, ale przychodzą młodsi, więc nam to w ogóle nie przeszkadza. Jak 4 lata wychodzi z klatki, półka do tej klatki, żeby pani menadżer otworzyła, myślałem, że coś tutaj stało, że za młody jest. Zdjął kask, bo mi przeszkadza ten kask i wracaj, żeby dalej patrzeć. Ej, wracaj po ten kask, mówię, zakładaj, bo inaczej nie wejdziesz. Więc to stała się ta energia, którą te dzieci mi dają. Stowarzyszenie Brzostek Top Team udowadnia, że marzenia się spełniają. Czy trener spełnił swoje marzenia? Kilka prywatnych spełniłem, zawodowych też kilka, ale one oczywiście są. Tutaj, jeżeli chodzi o samo zawodowe, to oczywiście takim większym marzeniem jest zdobycie zawodnikiem pasa mistrzowskiego. To jest takie normalne, że każdy ten chce wyprowadzić zawodnika, który będzie najdalej, tak? Czyli zdobędzie ten pas, będzie najlepszy na świecie. Jeżeli chodzi o stowarzyszenie, to moim marzeniem było właśnie stworzyć to stowarzyszenie, mieć własną salę, którą właśnie teraz bardzo mocno pracujemy nad tym. Tak, marzenie to właśnie było, żeby pomagać tym dzieciom, ale takim prywatnym, najbardziej prywatnym, uwielbiam średniowiecze. Uwielbiam historię oglądać w telewizji o filmach średniowiecznych, klimatach średniowiecznych, czytać te książki. No i takim moim marzeniem jest jeździć po całej Polsce i oglądać te zamki. Oczywiście w obecności przewodnika, który ma sobie tą pasję i umie przekazać tą całą historię. Ale nie tylko polskie, ale właśnie chciałem też wyjechać do Anglii i do Szkocji. Dlatego, że każdy z tych zamków, każdy historii ma swój klimat. No i tak samo chciałbym pojechać, poznać historię, to pokazać, zobaczyć te osady Wikingów. Czyli po prostu to jest takie moje mega, mega marzenie, które chciałbym po prostu kiedyś spełnić, żeby zobaczyć różnicę klimatów tych zamków i historii poznać. Kasper, jesteś jeszcze młodym zawodnikiem, ale wiesz o tym, że młodsi od ciebie patrzą i wzorują się na tobie. Jak to na ciebie wpływa? Wpływa to na mnie motywująco, jak mniejsze dzieci, młodsi patrzą na mnie i tylko słyszę od ich rodziców, że naśladują mnie. Bo jak byłem młodszy, mniejszy, to my patrzyliśmy akurat na starszych, tak?
Oni tam pali papierosy, pili, to my to samo robiliśmy. Też paliłem, piłem alkohol i stwierdziłem, że moje życie tak nie może wyglądać. I zacząłem też trenować. Pierwsza moja dyscyplina to było karate, zapasy, siłownia w domu i boks. Ja pamiętam o tym, że mówiłeś mi, że za trzecią walkę, że dobrze pamiętam, i te pieniądze zarobione z ringu, zrobiłeś coś fajnego. Weź, proszę mi powiedz, co to było? Kupiłem dzieciom z domu dziecka z Kościerzyny bilety do kina, bo te dzieci na święta zostają same w domu, znaczy w domu. Fajne, fajny gest z twojej strony, bo tak jak pamiętam, mówiłeś o tym, że miałeś takie dzieciństwo, gdzie tak mówiłeś, tutaj sam wspominałeś, że patrzyłeś na innych, te dzieci patrzą na ciebie. Dla nich to nie było tylko jedno wyjście do kina, to zabrał je Kasper Mejna, bokser zawodowy, i one poszły z tobą. I to pamiętam, że było święta. Tak, chciałem być, tak można powiedzieć, Mikołajem dla nich. Na pewno byłeś, uwierz mi, że to dla nich było coś, co na pewno nie zapomną do końca życia. Kasper, na sam koniec chciałbym ci powiedzieć jeszcze pewną historię, pewne słowa, które dostałem od trenera, które noszę cały czas w sercu i myślę, że ukierunkowało mnie trochę jako człowieka, i na pewno ukierunkowały. Kiedyś zdobyłem złoty medal i jeden z trenerów podszedł do mnie i mówi tak: Maciej, jesteś mistrzem w ringu, bądź też i poza nim. Jest to te słowa, które tutaj mi powiedziały, naprawdę utkwiły, dlatego że później rozwinął ten temat. Bo jak jesteś mistrzem i złym człowiekiem, każdy cię szanuje za to, że masz pas, jesteś mistrzem. Ale pas w końcu stracisz i będziesz tylko złym człowiekiem. Więc pamiętaj, Kasper, o tym, że to są tylko rzeczy. Pamiętaj, buduj swoją karierę z wartościami, jakie staram ci się przekazywać, jakie ty masz z domu. Więc zawsze bądź tym samym człowiekiem i teraz, jak jesteś tutaj na samym początku kariery i gdy będziesz na samym końcu, gdzie zdobędziesz ten pas mistrzowski, bądź zawsze tym samym człowiekiem. Jestem i będę. Dobra, Kasper, a teraz zmieniamy tutaj krzesło, za sobą przybieraj się i do ringu. Lecimy, let's go, champ.